Cześć, tutaj Dominik Szczepański. Chciałem zaprosić widzów Góry TV do obejrzenia materiałów o Tomku Mackiewiczu. Poznałem Tomka w 2013 roku. Wrócił ze swojej trzeciej wyprawy na Nanga, która była w pewien sposób dla niego przełomowa, bo przekroczył 7000 metrów w zimie i tak wysoko na Nanga Parbat nikt nie był od 16 lat. Wtedy trochę bardziej zainteresowały się nim media, chociaż nie tak bardzo, jak teraz, jak teraz się nim wszyscy interesujemy. Napisałem książkę Czapkiń z Tomku Mackiewiczu, bo chciałem go lepiej poznać. Interesowało mnie to, dlaczego człowiek co roku wraca pod tę samą górę. Nanga interesowała mnie jako miejsce. Byłem tam po raz pierwszy w 2016 roku, podczas zimowej wyprawy. Byłem w bazie. I to była kolejna okazja, żeby pojechać do Pakistanu i trochę wgłębić się w ten kraj i odpowiedzieć sobie na to właśnie pytanie, dlaczego Tomek ciągle tam jeździł. Jakim on tak naprawdę był człowiekiem, bo miałem wrażenie, że mam mnóstwo znajomych, ale że te relacje być może nie są tak głębokie i tak rzeczywiście się okazało. Tomek był z jednej strony otwartym człowiekiem w towarzystwie, ale do takiej swojej prawdziwej twarzy dopuszczał kilka osób zaledwie. I tą twarz chciałem poznać. Pisząc książkę znalazłem dużo powierzchowności, oczywiście. Tomek nie był opisaną osobą, tych wywiadów z nim było może nie kilkadziesiąt, może kilkanaście, może dwadzieścia parę mniejszych lub większych. Więc dla kogoś, kto odkrywa taką postać, to jest bardzo ciekawa praca, bo żeby się czegoś dowiedzieć o nim takiego prawdziwego, to musi porozmawiać z wszystkimi dookoła. Ja przeprowadziłem około 50 wywiadów, 20 w Pakistanie, kilka we Włoszech, pojechałem do Elizabeth, do Francji, odwiedziłem dużo miejsc, gdzie Tomek był, gdzie Tomek żył. Bardzo często się przeprowadzał, więc pojeździłem za nim po Polsce. Pojechałem do Irlandii. Kierowałem się takim kluczem, że muszę porozmawiać z tak dużą liczbą osób, jak to tylko możliwe, żeby oddać tego Tomka. I mam nadzieję, że w jakiś sposób mi się to udało. Pozdrawiam widzów Góry TV. Jak przeczytacie książkę Czapkin, jeśli to zrobicie i się nie zanudzicie, to dajcie znać, co o niej myślicie.